Mam na imię Alicja i na tym filmie pokażę Wam, jakie korzyści może przynieść wykorzystanie programu Skype do korepetycji. Początkowo program Skype był wykorzystywany przez korepetytorów w celu nauki języka obcego. Można było ustalić termin spotkania z osobą, która znała język perfekcyjnie, niezależnie od tego, czy się znajdowała w naszym mieście, czy też w każdym innym punkcie na świecie. Obecnie istnieje możliwość wykorzystania tego programu i jego możliwości również w zakresie nauki przedmiotów ilościowych. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości albo po prostu nie możesz znaleźć osoby, która może Ci pomóc, warto rozważyć korepetycje poprzez Skype, bo bez wychodzenia z domu mamy możliwość nawiązania współpracy i wyjaśnienia tego, co nie jest dotychczas zrozumiałe. Lekcje na Skype możemy mieć o odpowiedniej godzinie, ustalonej przez nas wspólnie, na odległość, czyli wygodnie tam, gdzie chcemy. Może to być nawet przerwa w pracy i to jest bardzo ważne, wystarczy do tego tablet, komputer, laptop, ale z dostępem do internetu. Nie tracimy czasu na dojazd, mamy możliwość siedzenia wygodnie tam, gdzie w danym momencie mamy chwilę czasu na naukę. Przeciętnie godzina korepetycji jest wystarczająca, czasem zajęcia są przedłużone do 1,5 godziny lub dwóch. Z moich obserwacji wynika, że korepetycje online coraz częściej są traktowane jako szybka powtórka przed kolokwium, przed egzaminem lub wyjaśnienie niektórych zagadnień, które stanowią kłopot przed ćwiczeniami. Koszt godziny zajęć jest ustalony przed zajęciami i nie ulega zmianie, a jeżeli zajęcia zostaną skrócone, przelewem zwrotnym oddaję pieniądze na konto bankowe. Jeżeli zaś zajęcia ulegną przedłużeniu, istnieje możliwość po prostu dopłaty po zajęciach. Jest to wygodne dla obu stron. Na korepetycjach poprzez Skype możemy sobie wyjaśnić pewne zagadnienia, tematy, jakieś problemy, które nie są jasne, a niestety sprawiają problem podczas nauki. Możemy zająć się również zadaniami, które pojawiły się na zajęciach, na egzaminach, zaliczeniach. Mogę również pokazać swoje rozwiązane zadania, jak również możemy rozwiązać jakieś konkretne zestawy egzaminacyjne, testy, wszystko to, co stanowi problem. Najlepiej po prostu przed zajęciami, podczas ustalania terminu i warunków współpracy przez korepetycje online, najlepiej jest drogą mailową, na przykład na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl wysłać wszystkie materiały, jakie uważamy za niezbędne i wszystkie szczegóły, które powiedzmy sprawiają nam problem, a chcielibyśmy to omówić na zajęciach. Mój login na Skype to Alicja Natalia. W celu ułatwienia kontaktu najlepiej od razu do mnie dzwonić na Skype i podać ewentualnie do siebie numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu dodatkowego, na przykład w przypadku, gdyby był potrzebny wysłanie jakiejś wiadomości tekstowej czy MMS-a. Od kilku miesięcy istnieje opcja na Skype'ie nagrywania filmu. Dzięki takiej opcji mamy możliwość na stworzenia sprawnie nagrania, które można wielokrotnie odtwarzać. Wystarczy wejść w historię naszej rozmowy, a tam powstanie wygenerowany film, który dostępny będzie przez kolejnych 30 dni. Jest to super opcja dla osób, które chcą przypomnieć sobie, jak przebiegła lekcja lub niektóre elementy uznają nadal po zakończeniu lekcji za trudne i chcą po prostu jeszcze raz to sobie przejrzeć. Co do wymagań samego programu, nie musimy mieć włączonej kamerki, w ogóle możemy jej nie mieć. Ważne jest to, żebym ja miała kamerkę i udostępniała wszystko to, co widzę na swoim komputerze. Dzięki temu mogę wejść w archiwum moich plików, przedmiotów, z których udzielam korepetycji, bo bardzo sprawnie mogę znaleźć wzór, pokazać jakąś listę wzorów lub też innych materiałów, które posiadam na komputerze. Każde takie materiały, które okazują się przydatne do nauki, a mam je na komputerze, wysyłam po zakończeniu zajęć wraz z plikami, które zostały przeze mnie stworzone podczas tej rozmowy. Dodatkowo po zakończeniu zajęć wysyłam zadania przykładowe, materiały dodatkowe i wszystko to, co zostało podczas tej rozmowy ustalone, że wyślę, bo jest przydatne do dalszej samodzielnej już nauki. Każde zajęcia staram się rozpoczynać od nagrywania, jeżeli oczywiście student sobie tego życzy. Udostępniam od razu widok swojego pulpitu, jak i wszystkich materiałów, jakie posiadam na komputerze, tak żeby można było widzieć, na czym ja bazuję i w jakim folderze jestem.
Często podczas zajęć włączam program Word i tam zaczynam rozwiązywać zadania. Wszystko na bieżąco widać, co z czego wynika. Omawiam to podczas rozwiązywania zadań. Podczas zajęć wykorzystuję rozwiązane zadanie, jakie posiadam u siebie w archiwum. Jest to po prostu uzupełnienie tego, co wysyła mi student przed rozpoczęciem zajęć, jeżeli oczywiście to, co on posiada, jest dla niego niewystarczające. Wiadomo, że w internecie jest bardzo dużo materiału, ale te, które ja posiadam u siebie na komputerze, jestem pewna co do sposobu rozwiązywania i tego, że jest to wszystko logicznie krok po kroku rozpisane. Podczas rozmowy na Skype'ie możemy korzystać z komunikatora na Skype'ie, gdzie na czacie mamy możliwość wysłania sobie dowolnych załączników, linków oraz pisania na bieżąco jakichś elementów, które są nam niezbędne, a warto, żeby były zachowane w formie tekstowej, a nie tylko w formie tego nagranego filmu. Jeśli po zakończeniu zajęć nadal są pewne zagadnienia, których nie zdążyliśmy poruszyć, a czasu powiedzmy na rozpoczęcie nowych zajęć już nie ma, to jak najbardziej mogę wysłać dodatkowe materiały drogą mailową. Kwestia jest powiedzieć, co miałabym wysłać, a jeżeli będę posiadała takie materiały, jak najbardziej wyślę. Tak więc zapraszam do kontaktowania się ze mną drogą mailową, pisząc na zadania-projekty@wp.pl. maila, od razu najlepiej z załącznikami, z opisem problemu i terminem, kiedy takie zajęcia by były mile widziane. Ja na pewno na każdego maila, jakiego dostaję, odpisuję i postaram się znaleźć taki termin, który będzie nam odpowiadał obojgu.